przy festiwalu szachowym w Stroniu. Przyjechał naszym gościem honorowym, jest mistrzem świata Anatolij Karpow. I prosiłbym pana burmistrza o zabranie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście z nami. Ja ze swojej strony krótko, bo mam nadzieję, że tutaj gros pytań czy jakieś wypowiedzi będzie bądź głównych organizatorów, czyli Światowej Federacji Szachowej i Śląskiego Związku Szachowego oraz oczywiście najważniejszej osoby, czyli pana Karpowa. Ja tylko chciałem powiedzieć ze swojej strony, że bardzo cieszymy się jako miasto Ustroń, że te mistrzostwa, można powiedzieć to święto szachowe, odbywa się w naszej miejscowości. Największe w Polsce święto szachowe w tym roku. Szachy w Ustroniu łączą pokolenia. Wiele wydarzeń, wiele imprez. Jutro jeszcze oczywiście też. Także z mojej strony tylko tyle. Króciutko, bardzo serdecznie witam pana w Ustroniu i jest mi niezmiernie miło, że możemy pana gościć i że możemy gościć to święto szachowe u nas. Dziękuję bardzo. So we are very glad that you are here as our main guest of the festival. This is sort of not only a chess festival but also a very important event for the whole city, and to we hope that you will take to a very good time. Thank you. So this is a nice opportunity to visit Silesia. It's my first trip to the region. Bardzo miło odwiedzić Śląsk, to jest ta pierwsza moja wizyta w tym regionie. Probably this is the best period of the year. I prawdopodobnie w najlepszym momencie, jeśli chodzi o pogodę. Very nice weather. And my congratulations to the city and organizers that we could get way out of this COVID problems. Wielkie gratulacje zarówno dla władz, jak i dla organizatorów, że taki festiwal odbywa się tutaj w Stroniu i że możemy przezwyciężyliśmy ograniczenia spowodowane przez COVID. So as I understand, this is the first big chess competition in Europe after the problems we had. Jest to bardzo duży turniej rozgrywany w Europie, w całej Europie, po pokonaniu pewnych właśnie limitów, które mieliśmy. I got important information that chess is a part of school education here in Ustroń. Bardzo ważną i bardzo miłą informacją jest to, że szachy są wprowadzane w szkołach podstawowych w Ustroniu. So it means that you are on the first front of position in European countries. Więc jest to bardzo dobra informacja, że jest na pierwszym froncie wprowadzania właśnie zajęć szachowych do szkół po to, żeby nauczyć, uczyć tego pięknego sportu od najmłodszych lat. Chciałem poprosić teraz bardzo panią posłę, nie zarobię organizacji szachowej pana Waszej. Ja jestem w imieniu swoim Federacji bardzo wdzięczny, że świata Wielkanów przyjął zaproszenie tutaj do Polski, do Ustronia. Serdecznie gratuluję panu burmistrzowi, panu prezesowi tak śmiałej idei i realizacji w tak trudnych czasach. Congratulations to the mayor and the president of the Silesian Chess Federation that in such terrible times there are problems with a disease, we can arrange it. I myślę, że ze skalą tego wydarzenia, z wieloma wydarzeniami towarzyszącymi i też przede wszystkim z przyjazdem naszego znakomitego gościa, ta impreza już w pierwszej edycji dołącza do takich imprez rangi światowej. Even though it's the first time that the festival is taking place here, especially thanks to your presence here, it's one of the biggest events in the world. No i jestem przekonany, że za kilka lat może jakiś polski zawodnik powie, że wielka kariera się właśnie zaczęła tutaj w Ustroniu. And I wish that in few years new young star from Poland will say that his career started here in Ustroniu.
I bardzo się cieszę, że właśnie tutaj po stronie odbyło się jutro symultana z Mistrzem Świata, nawet w Interpol. And I'm very proud that tomorrow there will be a simultaneous games with the world champion Anatolij Kary. Chciałbym poprosić o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Ja w pierwszej kolejności chciałbym podziękować tutaj burmistrzowi za to, że tą ideą, którą przyjaźni kiedyś tutaj do burmistrza już rok temu, nie wiem czy to tak jak burmistrz do tego podszedł, ale my żeśmy tutaj spotkali super atmosferę, dlatego powiedzieliśmy sobie, że akurat to jest miasto wymarzone do tego, żeby stało się stolicą nie tylko polskich szachów, ale szachów światowych, europejskich. Postanowiliśmy, że zrobimy coś takiego, że to nie będą tylko szachy, ale różnego rodzaju imprezy związane z szachami. Między innymi jest festiwal filmowy tutaj, filmu fabularnych z tematyką szachową, imprezy sportowe. I naprawdę ta atmosfera, która nas tutaj spotkała, spowodowała to, że już myślimy o przyszłym roku, oczywiście, jeżeli burmistrz się zgodzi, oczywiście, na organizowanie już systematycznie corocznego festiwalu, który będzie na pewno tutaj ściągał masę nie tylko szachistów z Polski, ale przede wszystkim z całego świata, bo jak żeśmy zaczynali już układać program i kiedy już żeśmy wstawili, że będziemy organizować tam ten festiwal, zgłaszało się nam bardzo dużo zawodników z różnych stron świata, między innymi reprezentacja Mongolii, Nigerii, Jamajka, Stany Zjednoczone, z Rosji bardzo dużo było dużo zainteresowania. Wiadomo, pandemia spowodowała to, że liczyliśmy na nasz sukces, jak będzie 350 osób. Niestety przekroczyło też ponad 600 osób. Jeżeli w takim trudnym czasie mamy tylu uczestników, to oznacza, że ten festiwal, trafiliśmy z tym festiwalem, że ten festiwal na pewno będzie coraz to większy i nie wiem, czy Ustroń pomieści tylu szachistów. Będzie, mam nadzieję, że burmistrz rozpocznie budowę hoteli tutaj właśnie związanych z tym naszym turniejem. Ale najważniejsza rzecz też również jest to, że postanowiliśmy zaprosić człowieka z elity światowej szachu, żeby nas pierwszy festiwal ludzie pamiętali nie tylko, że rozpoczął się w roku 2020, ale na tym festiwalu był jeden z najlepszych szachista świata, Anatolij Karpow. Dlatego serdecznie dziękujemy za zaproszenie. I muszę powiedzieć, że tutaj było wiele nocy nieprzespanych zarówno po stronie pana Łukasza i mojej, po to, żeby doprowadzić wszystko do tego, żeby tak znakomitego gościa tutaj gościć w Ustroniu, ale również i z drugiej strony bardzo dużo wyrzeczeń było na pewno ze strony pana mistrza po to, żeby tutaj do nas przyjechać. Nie jedna osoba by się poddała, ale widać, że charakter mistrza i nasz charakter są podobne. Możemy tak dobrze w szachy nie gramy, ale dążymy do celu, który sobie wybraliśmy. So, thank you very much, Mr. Mayor, for supporting the event, the festival. It's not only connected, also the whole tournament is connected also with some other festival, with some other events, and not only sport, but also there are some movies with about the chess. We would like to once more thank our guest that he is here. So for the first, during the first festival, and even though we have this problem with the disease all over the world, and people from other continents were also asking to come here, but they cannot because of the situation. And over 600 people are joining this event, and year by year, most probably, Mr. Mayor will have to create some new places for participants, because our plan is to become one of the biggest tournaments in the world, not only in Poland and Europe, but also in the world. I asked, we have 8,000 beds in Ustroń, but not in maybe the best hotels. Jest około 8000 miejsc noclegowych, może nie najlepiej. No, także będziemy się starać tutaj głównym, jakby myślę, problemem, o którym myślimy już w planach jakby zagospodarowania przestrzennego, jest stworzenie w Ustroniu hali. Tak? So the plan of the mayor of the government here is to create a new hall.
której można by było odbywać różnego rodzaju imprezy sportowe większe, ale również tego typu właśnie turnieje szachowe. Tego faktycznie brakuje, ale myślimy o takiej inwestycji bądź jako miasto, bądź przez zachęcenie jakiegoś inwestora prywatnego. So this place will probably will be created as other sports events, also chess events may take place here with more bigger number of participants. Na koniec jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że jest to też dla naszego miasta jako miejscowości uzdrowiskowej niebywały kolejny element promocyjny naszego miasta, który kojarzy się już na tą chwilę ze zdrowiem, z uzdrowiskiem, z aktywnym odpoczynkiem w górach rowerowym, ponieważ ścieżki rowerowe bardzo aktywnie rozwijamy w mieście. I myślę, że takim kolejnym elementem, i tu z mojej strony na pewno Panie Przewodniczący, czy Pan Prezesie, bo jak powiedziałem, będziemy się starali, żeby ten festiwal tu był. Wiem, że na pewno były jakieś niedociągnięcia tak organizacyjne z naszej strony również. Natomiast myślę, że w kolejnej edycji, jeśli Państwo tylko zdecydujecie się, żeby to zafunkcjonowało u nas, ten festiwal chcielibyśmy mieć, bo będzie kolejnym elementem również do promocji naszego miasta. So the City Council is really supporting this event and would like to promote, and thanks to it has a promotion all over the world, and we would like to create to show Ustron is a place where active and sport is really, really important. And thank you, Mr. President, that this place is being taken as a place of the event. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja bym chciał tylko dodać, że na otwarcie tej hali, dużej takiej hali w Ustroniu, będzie pierwsze, co będzie impreza, to będą na pewno będzie turniej szachowy, gdzie na otwarcie przyjedzie nasz mistrz i pan Łukasz i ja przyjedziemy z przyjemnością. So for the first, if such a place, a hall, will be created, then the first event, big event that will take place there will be a chess tournament where we would also like to invite you for the future. Thank you. Let's go. We shall have such opportunity. Mam nadzieję, że będziemy mieli taką możliwość.